Co było później, bo ta sprawa przeprawa mocowa na rzecz zaświadczenia. Proszę Państwa, to było przedwczoraj to spotkanie i no, wydaje mi się, że uzyskaliśmy pewien rodzaj konsensusu. Po pierwsze, to starosta zgodził się na włączenie postulatów egzekwowa do tego projektu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że pierwsza koncepcja budowy tej przeprawy przez rzekę Świdę jakby kończyła się na włączeniu, na styku z naszą ulicą Sikorskiego, tutaj przy tej hurtowni materiałów dodanych, czy... Tak. Ale tak się niczym dokończyło. Więc myśmy w swoim piśmie, w którym wystąpiłem, kilka miesięcy temu do starosty, postawiliśmy warunek, że jeżeli już mamy o tym mówić i te samochody mają wjechać do Egzekwowa, to po pierwsze, tam profesjonalne włączenie światła albo tam przy połączeniu właśnie tutaj tym zygzakiem, który tam jest. Ja to nazywałem przy połączeniu z drogą 721. Dalej, drugi wniosek to był taki, że przy każdej większej ulicy ma być rozwiązane skrzyżowanie. Między innymi chodziło o Skłodowskie, Prawowskie do Warszawy, chodziło o ulicę Sobieskiego, Lidlową, gdzie zrobiliśmy. No i na całej długości, aby do tego projektu włączyć ciąg rowerowy, żeby zapewnić bezpieczeństwo pieszych, bo będzie zmożony ruch. Tak? I dokąd nie było odzewu na to pismo, praktycznie, no dobrze, nie przeszkadzaliśmy, ale zjawiło się to wszystko nie łączy. Wczoraj uzyskaliśmy taki konsensus, że owszem, Józef wchodzi do finansowania jakiegokolwiek, no bo tam jest złożony na wniosek unijny. Już starostwa złożył wniosek. Jeżeli będzie to finansowanie unijne, resztę kosztów pokrywamy po 1/3, czyli wyglądała akceptacji państwa, wiadomo, że te wszystkie rzeczy musicie państwo akceptować albo odrzucić, ale są takie ustalenia. 1/3 starostwo, 1/3 Kotłowski, 1/3 my. Ale w ramach prawa własnego. Ale tam jest jeszcze inny zapis, ma być, że podobne będą obowiązki dotyczące trasy 801. Że mimo, że ona idzie tylko przez Józefów, ale proszę Państwa, ona zachodzi do głównej drogi wylotowej Otwocka, czyli stanowi również super udogodnienie dla Otwocka. Powiat występuje jakby w roli ojca własnego pozostałych gmin, które nie mają bezpośredniego kontaktu z tą 801, czyli powiedzieliśmy, że również w 1/3 będziemy finansowali, jeżeli dojdzie do rzeczywistego rozwiązania i budowy 801, to będzie podobne porozumienie. I to ma być zawarte w protokole spotkania. Namówiłem wszystkich i odbyła się ten rzeczy uziomnie. Wszyscy przyjechali tutaj i przewiozłem ich wszystkich tak aż do samego styku z Warszawą, prawda? Dobrze to wypadło, bo Warszawa tam zrobiła tą jezdnię, no to powiat już teraz wie, prawda? Ja to powinna być, żebyśmy nie byli gorsi. I tak mu się to skończyło.